już niedługo, bo 19 kwietnia w stosunkowo niedużej odległości od Ziemi przeleci asteroida 2014. Między naszą planetą a obiektem będzie niespełna 1 800 000 km, co jest równe 4,5 razy takiego dystansu, jak pomiędzy Księżycem a Ziemią. Z powodu niewielkiej odległości asteroida została zakwalifikowana jako potencjalnie niebezpieczna. Jednak naukowcy z NASA zaznaczają, że nie stanowi dla nas zagrożenia i nie ma możliwości, żeby doszło do zderzenia. Obiekt ma długość 650 metrów, jednak obecnie poza jego rozmiarami i trajektorią lotu nie wiadomo o nim zbyt wiele. Najprawdopodobniej jednak zmieni się to po zbliżeniu się asteroidy do Ziemi.